Cześć, jestem pani Kretka. Opowiem wam dzisiaj o kompozycji w obrazie. Komponować to znaczy składać, układać elementy, które tworzą harmonijną całość. W plastyce kompozycja oznacza sposób, w jaki pozostają ułożone plamy barwne, bryły, kreski dla stworzenia dzieła sztuki. Istnieje wiele sposobów komponowania dzieł sztuki. Kompozycja centralna. Ułożony element jest na środku obrazu, przez co jeszcze bardziej podkreśla jego wartość. Kompozycja symetryczna. Czyli taka, w której obraz można podzielić na dwie takie same lub bardzo podobne części. Kompozycja asymetryczna. Po dwóch stronach obrazu elementy różnią się ułożeniem. Kompozycja otwarta to taka, w której malowane elementy na obrazie nie kończą się i wychodzą poza obraz. Możemy coś jeszcze domalować. Kompozycja zamknięta to układ elementów, który nie wychodzi poza obszar obrazu. Jest odrębną całością, do której nie możemy już nic domalować. Kompozycja symetryczna sprawia wrażenie równowagi i spokoju. Uporządkowane są elementy pionowe i poziome. Kompozycja dynamiczna. Patrząc na nią mamy wrażenie ruchu. Kompozycja rytmiczna. Powtarzalność elementów zwykle w określony jednakowy sposób tworzą rytm. Kompozycja kulisowa polega na tym, że elementy dalsze są zasłonięte przez elementy bliższe. Jeśli planujemy namalować obraz, powinniśmy bardzo dobrze przemyśleć kompozycję, żeby nie było to przypadkowe albo wymyślane w trakcie tworzenia. Trud włożony w malowanie obrazu nie może wam popsuć źle dobrana kompozycja. Popróbujcie sami. Jeśli podobał ci się mój filmik, proszę o łapkę w górę i subskrypcję kanału. Do zobaczenia!